Miasta gwiazdy i ich ślady na terenie Polski M. O. Powracam do żmudnej wyliczanki dawnych miast otoczonych bastionami. O wielu nie wiecie, bo do dzisiejszych czasów się po nich nic nie zachowało. Czasem został tylko jakiś samotny zamek na skarpie. Nikt nie spaceruje dookoła i nie pyta, czego jest ta dziwna wieża poza jego granicami. I dlaczego jest zbudowana z tej samej cegły, co zamek. Zaintrygowani? Lecimy z listą M. Malbork. Znany jest przede wszystkim z krzyżackiego zamku, pieczołowicie odbudowanego przez historyków i archeologów. Aha, nie wiedzieliście, że był w ruinie? Tu mamy stare zdjęcie układania przez ekipę remontową oryginalnej kamiennej posadzki w XX wieku. Oj tam, oj tam. I tak się nikt nie domyśli, że nie jest prawdziwa. A tutaj. A tu wykopaliska, gdzie oczyszczono okolicę z niewygodnych artefaktów, żeby następne pokolenie archeologów przypadkiem czegoś nie znalazło. Widzicie, jak przeorane, ale za to jest w tle mały szczegół. Dostrzegliście go? Nie, nic nie szkodzi, można zobaczyć z bliska. Taki piękny tunelik podziemny z kamienia, tutaj on jest trochę wyremontowany, ale co to za tunele pod Malborkiem? Słyszeliście o tunelach pod Malborkiem? Naprawiony łuk podziemnego tunelu, całkiem sporego, tylko zakopanego. Widać też, że ceglany zamek stoi na starszych kamiennych fundamentach. Co tu było przed zamkiem? Nie wiemy. Ale wiemy, że w XVII wieku oprócz zamku było tu jeszcze otoczone bastionami miasto oraz twierdza po drugiej stronie rzeki. Tu. A nawet dwie. Tutaj tu i tu były. I tu jeszcze resztki. Czyli tak jakby zamek został zbudowany na gwieździe. Druga, fragment mapy wyżej. Kto zbudował je i kiedy? Nie do końca wiadomo. Pewnie Krzyżacy albo Szwedzi wracając z potopu jak zwykle. Widać, że zamek był zbudowany, a to, o, to wszystko. Tu też nie ma miasta, widzicie, są bastiony. No, miasta nie ma, dopiero się zaczyna budować jedna uliczka. Co ja mam z tym potopem? Obsesja, przyznaję, ale nie, jak tu nie mieć obsesji, jeśli odpada się lidar, o, i widać zamek na brzegu ogromnej, płaskiej przestrzeni, która wygląda jakby była kiedyś jeziorem lub morzem. A może tu było dużo wody? Jeszcze jedno wnętrze, na którym uważny obserwator dojrzy dobudowany okap, czy raczej kominek. Ale co tam się paliło? Jak to miało ogrzać tak ogromne wnętrze? I tak luzem w okno? Ej, a gdzie doskonała harmonia projektanta? No takie tam moje prywatne wątpliwości. No to wygląda jakby w ogóle nie było kiedyś kominka, dopiero go dorobiono, no bo trzeba było jakoś wcisnąć kit o średniowiecznym zamku, nie? Modlin. Plus nowy dwór, Pomiechówek, Czarnobo, Zegrzej i okolice Warszawy. O twierdzy modlińskiej mówi się najczęściej w kategoriach XIX-wiecznych. Coś tam niby pacnął Napoleon przejazdem, jakaś brama albo co, albo to tak zwane nowe budynki. To co jest na mapie z okresu potopu szwedzkiego? Mamy na niej trzy twierdze, gdzie broni się polskie wojsko przed Szwedami. No chyba, że Szwedzi trzy twierdze Polakom zbudowali. A pamiętajcie, że to tylko schemat, bez budynków miasta. Na górze widzimy Modlin, na dole Warszawę wraz z osobnym fortem Zamku Ujazdowskiego, tu jest tutaj w rogu. A kto wie w ogóle, że tam był fort? A co to między nimi, wiecie? Słyszeliście o trzeciej twierdzy? Czy to podwaliny Cytadeli, czy raczej Fort Bielański? A może jeszcze dalej na północ? Gryzie mnie ta mapa od tygodni. Stawiam na nowy dwór, ale może coś innego. Zwłaszcza, że jest po obu stronach. Jeszcze most był. No i tutaj jeszcze twierdza na Pradze. Jest to schemat i w zasadzie niewiele on nam mówi. Gdy jednak przyjrzymy się uważnie Modlinowi, odkryjemy cztery bastiony i trochę inny przebieg Wisły. Dlaczego pomyślałam, że środkowa twierdza to nowy dwór? Bo to nie jedyna mapa bastionowa z czasów potopu szwedzkiego. Są inne, bardziej szczegółowe. Na przykład te dwie. Na jednej jest Modlin bez bastionów, a bastiony ma tylko nowy dwór, a na drugiej są bastiony Modlina, a za to nowy dwór jest górką. Są to schematy wojskowe, ale coś tam można dojrzeć, zwłaszcza reduty po opłotkach. 1655 rok. O, tutaj. Tu jest jakaś mała twierdza. A tu jest Modlin. Ta jest późniejsza. Widać po prawej fort Zegrze. Tak, tak, wcale nie wybudowany w XIX wieku, ale na długo przed Napoleonem. I tu jeszcze coś.
Ja się teraz zastanawiam, co naprawdę wybudował Napoleon, bo z jego czasów ani planów twierdzy nie ma, ani niczego poza szkicami z gotowymi budynkami. No i znowuż, kto budował Napoleonowi te twierdze, skoro był w stanie wojny, jak onegdaj Szwedzi? Mapka z czasów napoleońskich wygląda imponująco i dziwnym przypadkiem obrys twierdza przypomina ten z XIX wieku. Szkoda, że się urywa i nie widać zegrza i pomiechówka. Za to widać na niej poprzedni bieg Wisły. Starorzecze w dolnym rogu. To dziś istnieje, tylko raczej jest wyschnięte. No tutaj znowu mamy o nasz. Tutaj jest teraz ojejku, ten taki bardzo znany budynek, który grał w Panu Tadeuszu. Zamek. Omen, omen. Widzimy tu wewnętrzny obrys twierdzy i choć do potopu, choć za potopu jasno było widać, że obrys był szerszy. Ale może tylko to problem ze skalą. Schematy wtedy nie były robione dokładnie. Tutaj wygląda, jakby się skarpa urwała i ten jeden bastion wyleciał. Dla przypomnienia, wersja z XIX wieku. Widać, że car tylko rozbudował wnętrze twierdzy i wzmocnił stare nasypy. Łacha z tartaryjskim spichlerzem, o, to tu, już rozmyta, ale budynek ocalał. Natomiast prawdopodobnie kiedyś to była tak jakby część tej, jakby resztka tej środkowej twierdzy. Tutaj starorzecze przerobione. Wróćmy do elementów twierdzy. Brama północy przypisywana Napoleonowi. No niech mu będzie. Taki trochę dziwny dach ma. A po co to kółko? Nie kółko. Elipsa. Jajo raczej. Takie same jajo, jak i przekrój, mają warszawskie filtry czy łódzkie kanały. Przypadek. To kamienne zwieńczenie dorobiono później. Napis Brama północy jest po polsku. To już jest taka wczesno-dwudziestowieczna przeróbka. A to widok skarpy z napoleońskim żołnierzem. Widzicie budynek na górze? Ja też. Widzicie, że skarpa jest o wiele wyższa niż obecnie? Ja też. Co to w ogóle przedstawia? W ogóle Modlin to bardzo ciekawe miejsce. Wszędzie, totalnie wszędzie w parterach są wejścia do tuneli. Częściowo zasypanych, ale da się wczołgać. A potem idzie się w kłódki swobodnie. Odwodnienie? Ale kiedy to zbudowano i przez kogo? Znowu żadnych planów. Zupełnie jak z kanałami pod Warszawą. Jeśli coś jest, to powojenne inwentaryzacje, ale i tak na nich wielu tuneli nie ma. Znam je dzięki dociekliwym ludziom, bo niektóre są naprawdę głęboko, wiele metrów pod ziemią. Czasami się rozdzielają, mają studnie, a dalej są zasypane albo zamurowane. Te większe nazywa się kontrminowymi, ale te małe po co? Zresztą dokładnie takie same tunele są pod Cytadelą. Biegną pod Wisłą na Pragę i żeby było weselej, wszystkie ostatnio się remontuje intensywnie. Zacierają ślady? O Cytadeli napiszę w części warszawskiej. Tunele były, ludzie po nich łazili, a teraz oficjalnie nie ma żadnych tuneli. No, nie po to robiliśmy remonty, żeby po nich coś zostało, co? Wojsko nadal w Cytadeli siedzi i nigdzie nie można włazić. Tak, tak. Czy to nie wygląda jak odkopane skarpy? To jest fosa tak naprawdę. W tej fosie nigdy nie było wody, bo rzeka była dużo niżej zawsze. Nieśwież Białoruś. Swoją drogą ciekawa nazwa. Zwykły pałacyk z bastionami. A gdzie miasto twierdza, spytacie? A, no fosa jest, to musiało być. Zacznijmy od zdjęć. Tutaj są reszty. Kuku, bastiony wokół miasta na Rycinie. No, teraz już niewiele z nich zostało. Znaczy niewiele z nich zostało kiedyś, ale teraz znowu je remontują. A, tu coś remontowali, widać, że dorabiają to. Potem nam będą mówić, że to jest XIX-wieczna albo XVII-wieczna cegła. Widać, że to jest teraz budowane. No, ślady na satelicie są szersze jeszcze. Wygląda, jakby coś tu jeszcze było. Nysa. To miasto jest znane z wielu powodów. Raz, że fort, twierdza. Dwa, że kiedyś było tu miasto gwiazda. Trzy, jakieś tajemnicze wieże i tunele. Oto są ciekawe, co to jest. Na lidarze dobrze widać zarys fortu Prusy, ale i reszty miasta. No tutaj. Czyli można zwiedzać, można oglądać, tylko to jest... Tunele są. Mieszkańcy Nysy opowiadają, że pod miastem ciągnie się podziemny labirynt tuneli i korytarzy, w których nie jeden już przepadł bez wieści. Zawsze tak jest, jak jest twierdza gwiazda. Są też labirynty. Chcemy jedynie udowodnić, że stare pruskie twierdze rozlokowane w kilku miejscach Nysy mają między sobą podziemne połączenia. Dokumenty z planami podziemi zdobyliśmy w Austrii. W nieoficjalnych rozmowach Rzechliński nie ukrywał jednak, że dokumenty, do których dotarł, pozwalają przypuszczać, że lochy pod Nysą nie są puste. No to już pewnie są. W
W połowie lat 90. w ruinach fortecy w Nyskim Parku zamieszkał Adam P., rencista z Zabrza. Miał w tym mieście swoje mieszkanie i stały dochód z ZUS, więc trudno mówić o nim jako o typowym bezdomnym. Podczas wypadku w hucie zatruł się gazem. Przez 15 dni leżał nieprzytomny. Trudno powiedzieć, jak wpłynęło to na jego umysł, bo to, co opowiadał, zakrawało na fantazję. Pod ziemią spędziłem łącznie ponad rok. Najgorsze tunele są pod samą Nysą. 150-metrowy odcinek trzeba pokonywać w Kuckiej przez ponad pół godziny, bo ma niecały metr wysokości. No, bo pasuje do tuneli modlińskich i wszystkich innych. Ale inne korytarze mają 2 do 3 metrów. To by się też zgadzało. W głównym kanale biegną tory. Stoją tam samochody ciężarowe, wyładowane pakami z pościelą i kocami oraz skrzynie opisane złotymi literami. Odkryłem całe warsztaty i magazyny wojskowe, kilkadziesiąt obszernych pomieszczeń, 18 na 26 metrów. Wszystkie z kamienia. Kamienia, pamiętajcie, nie cegły. Do komnat ze sprzętem idzie się stąd jakieś 5,5 godziny. W podziemiach znalazłem też zbiorniki z paliwem, a ile granatów rozbroiłem, trudno zliczyć. Oczywiście władza wystosowała dementia, świadka wbiła do ciupy, bo za dużo gadał. Pewnie potem popełnił samobójstwo, jak to ze świadkami bywa. Ja w każdym razie jestem w doskonałym humorze i uwielbiam żyć. Gdybyście słyszeli o tym, że zniknęłam, to wcale nie planowałam niczego popełniać. 5 okopy Świętej Trójcy Ukraina. No tutaj widać, jak jest pięknie zerwana ta twierdza. Najdziwniejsza twierdza świata. Puste pole z bastionami, które tworzą jakby elipsę po bokach. A jeśli kiedyś gwiazda była cała, tylko powódź oberwała boki i został przesmyk na skarpie z ruinami? A wiecie, że Krasiński zainspirował się tym miejscem? Może warto dokładniej przeczytać, co opisał na Wyspie Granitowej. A co na tej kupie piachu granit robi? Pewnie lodowiec go przyniósł. Podoba mi się też fragment o oceanie, nawiązanie do potopu, który zniszczył to miejsce. Może Krasiński coś wiedział, ale bał się napisać wprost. Ruiny kościoła w tym samym stylu. Co wy wiecie, a ja rozumiem. Z klamką na wysokości czoła. Lokalizacja rzut beretem od kamieńca, twierdzy opisywanej w poprzednim wpisie. Widać, że jeszcze było coś w Chocimiu. Jeszcze jedna rycina wyszukana w bibliotekach cyfrowych. Wszystko znajdziecie na Polonii albo w Google'ach. Czyli wygląda tak, że były same bastiony i 2 budynki. I jeden skarpie, wieża strzeżnicza. Kościół niestety już wyremontowany, czyli jeśli był tam jakiś tunel, to już go nie widać. Co on napisał? W obrębie zamku Krasiński wyróżnił 2 dziedzińce, z których jeden określił jako dolny. Wnętrze przedstawił ogólnikowo jako komnaty i sale, z których jedna przypomina reprezentacyjną salę w warszawskim Pałacu Ojca. Pod wieżą północną, w której mieściła się komnata Orcia, zostały usytuowane lochy wieczne ciemne, gdzie gniją dawnych ofiar kości. Znowu mamy przykład, że pod ziemią było bardzo dużo trupów. Do tych podziemi z komnaty Orcia prowadziły drzwi skryte. Opinogóra. Pozostając w temacie Krasińskiego, zaglądamy do Opinogóry, gdzie podobno nigdy nie było żadnej twierdzy. Ale za to jest neoklasycystyczna świątynia. Oczywiście już ją odremontowane, ale oryginalnie wyglądała tak. Klamka, tak? Znowu na wysokości głowy. Znowu te klamki na wysokości głowy i przeskalowane okna. Piszę o niej, bo może w Nieboskiej jest trochę z tej i trochę z tej twierdzy. Na Lidarze też jest jakiś zarys, tak jakby coś może było, tylko się rozmyło. Co tam jest pod ziemią? Krasiński pochodził ze starego mazowieckiego rodu, mógł wiele wiedzieć. W każdym razie kościół posiada podziemia i Krasiński jest tam pochowany. Może po to, by wolno było tam wchodzić. Fantazjuję, ale lwy na terenie Opinogóry są. O twierdzy Osowcu nie trzeba nikomu opowiadać. Część jest w ruinie, ale to bardzo znane miejsce. Wszystko w lesie i nic nie widać, ale ślady gwiazdy są. Tylko wojna się z twierdzą obeszła wybuchowo i w związku z tym nie ma co marzyć o szczegółach. Ale pozwiedzać można. Ciekawe, że przewodnik obowiązkowy. Nie można sobie łazić od tak, chyba że po kryjomu. Resztki bastionu. Widzicie? Tu jeszcze nie jest tak zarośnięte. Teraz jest już bardziej zarośnięte. Inne stare mapy. O, tu widać, że już jest rozwalona. Ta pięcio, ale tutaj też coś było. Coś tu było. Po wybuchach. Te okna takie za wysoko. Zobaczcie, gdzie okna są. Tu jest człowiek i on ma głowę tutaj na tej wysokości. No, tutaj wiadomo, co się stało. Plan twierdzy. Tutaj znowu taki pięciokącik. Tu lepiej widać. Szczegółowy plan fortu. Na Lidarze widać resztki. Najwidoczniej liczne powodzie zupełnie zniszczyły okolice. Prawdopodobnie dlatego nigdy nie było tu miasta. Wstępne gwiazdy niebawem.